Cześć wszystkim, witam was ponownie w kolejnym Handy Vlogu. Zanim starcie jeszcze kilka słów. Mianowicie, tydzień temu pojawił się 20 odcinek Handy Vloga. I był to pierwszy w historii tego kanału 20 odcinek jakiejkolwiek serii. Dlatego z nami zrobiliśmy odcinek specjalny, w którym podsumowaliśmy wszystkie 19 Handy Vlogów. Poświęciliśmy na ten film bardzo dużo czasu, ale powiem wam, że opłaciło się, ponieważ tym jednym filmem, który ma naprawdę niezłe statystyki, udało nam się wbić wreszcie 750 subskrypcji. Także w imieniu swoim i Norbiego chcę podziękować wszystkim, którzy jakkolwiek przyczynili się do tego, że te 750 subskrypcji zostało wbitych. To był nasz najbliższy cel, a teraz lecimy dalej po 1000. Dobra, więc to tyle. A więc tak, co do dzisiejszego filmu. Postanowiłem, że dzisiejszy film będzie cały czarno-biały. Także pstryknę palcami i zrobi się czarno-biały. Okej, jest już czarno-biały. Więc tak, pokażę wam teraz tylko tło moje z bliska, bo właściwie nie mam nic więcej tu do pokazania. Więc zobaczcie sobie. Dobra, ja teraz już dla was nagrywam z ręki, czego dawno nie robiłem, bo ostatnio zrobiłem to na początku stycznia. Więc skoro nie mam już w domu nic więcej do pokazania, to przejdę się, pójdę na spacer i tam może coś się fajnego trafi, co będzie warte pokazania. Jeszcze tylko powiem wam, ja nie nagrywam teraz tego filmu czarno-białym, tylko będę to dawał w montażu. A to oznacza, że ja nie wiem jak ten film będzie wyglądał, tylko pokazuję to, co będę sądził, że dobrze będzie wyglądało w czerni i bieli. Także no cóż, lecimy i ja w sumie też taką małą, powiedzmy, niespodziankę. A ja jestem już w ogóle prawie na miejscu. Nie wiem, czy po tym to coś wam mówi. Pewnie nie, ale dobra. Zaraz dojdziemy. Jestem w pierwszej lokacji, którą możecie kojarzyć z niektórych filmów. I kurczę, też tak fajnie na to patrzy, jak dawno nie byłem w tym miejscu. Tutaj było nagrywane. Mniej więcej właśnie tutaj, w tym miejscu. Tu, gdzie ja siedzę akurat w tym momencie, to Kacper jest na miniaturce filmu Między Misiami Samotność. Gdybym był to z kimś, to bym wam to pokazał, jak to wygląda, odzorował mi to, ale niestety nie mogę. Więc musimy wyjść na solo, że to akurat to miejsce. Na tej oto ścieżce odbył się wielki pościg w odcinku Między Misiami Samotność. Było tak, że Kacper pobiegł tam, gdzie przed nią byliśmy, wybiegł stamtąd i bieg tu, aż do... To wzniesienie, na którym pamiętam przez większość filmów, siedziałem z Kacprem i rozmawiałem. Szczerze wam powiem, że głównie tutaj będzie właśnie wspominanie filmów, bo tutaj byłem już wiele razy na różnych filmach. Tutaj jeszcze byłem w ogóle przy filmie 2019. Jeszcze jeden inny kadr wam pokażę. Tutaj wszystko zarosło i nie mam za bardzo jak tam podejść, ale tam stałem w filmie 2019. I wtedy ja rozmyślałem po koncertach. Schodziłem tędy i doszedłem tutaj. Mniej więcej w tej okolicy. Wszystko tak pięknie wygląda, jak ja na to sobie patrzę w ogóle. A myślę, że na filmie będzie wyglądać to jeszcze ładniej. A wtedy miałem taką nadzieję, że to wszystko w czerni bije wygląda dobrze. Teraz mi się przypomniało jeszcze jedno miejsce, do którego chyba nie dojdę, ale zobaczę zaraz. Gdzie nie nagrywałem filmu, a robiłem jedno zdjęcie. Mam nadzieję, że mam do niego dojście. Jak nie, no to bym musiał iść krężną drogą, ale dobra, zobaczymy. Szedłem stamtąd, aż dotąd, żeby zobaczyć, że są tu te bele. Kiedyś stawiłem zdjęcie na Instagrama, jak sobie na tych belach siedziałem. Jeśli chodzi o łąki, lasy i tak dalej, no to wszystko już mi się sprawdzone. Ja się widokami zmęczyłem. Myślę, że wyszło to dobrze, mam taką nadzieję. Zmieńmy teraz klimat. Widzimy się w innym miejscu. Zawsze. Witam oto serdecznie, powiedzmy, z punktu obserwacyjnego, a jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie odbywało się poszukiwanie Kacpra w filmie Między Myślami Przyjaźni w pierwszej fabule. Więc tak, wchodziliśmy stamtąd, szukaliśmy go tutaj, tam oto, w tej oto rurze teoretycznie ma siedzieć Kacper, albo tam, gdziekolwiek indziej. I poza tym jeszcze te dwa miejsca znalazły się jeszcze w filmie, co robić, kiedy jest się. Siedziałem tam i rozmawiałem, a tam nawet, o ja dobrze pamiętam, grałem na padzie, znaczy udawałem, że grałem na padzie i opowiadałem coś o grę. Aha, już pamiętam, wymyśliłem wtedy dwie historie, które miały zobrazować to, o czym mówiłem wtedy w tym odcinku. W ogóle jak tak wystawiam rękę, to wygląda, powiem wam, całkiem fajnie. Chciałem się z wami podzielić pewnym spostrzeżeniem. Mianowicie, jak tak chodzę sobie właśnie i kręcę te ujęcie do filmu, to się tak z tego jaram, że nie wiem. Ostatnie takie ujęcie robiłem, no, już dosyć dawno, bo nie robiłem takich, myślę, od, no myślę, że z około pół roku, może troszeczkę więcej.
Więc naprawdę ja się mega jałem takimi ujęciami właśnie, gdzie jakoś rękę wstałem, albo gdzieś pokazuję, jak na przykład właśnie jakieś ładne widoki są, albo trawa coś się rusza i tak dalej. Ja się tak tym jałem, że nie wiem. Cóż, nie muszę robić tego na okrągło, ale raz na jakiś czas mogę taki film też zrobić. Dobra, mam jeszcze dwa miejsca, które chciałem się udać. Także ruszamy dalej. Gdy przed nagrywaniem odcinka sprawdzałem sobie, kiedy po raz ostatni robiłem film z ręki, no to sprawdziłem sobie, że to był styczeń. Ale sprawdziłem sobie jeszcze przy okazji, kiedy był ostatni film, który robiłem na dworze. I było to tutaj, na tych oto polach. Był to rok 17 na spontanie. Sprawdzałem wtedy, czy mikrofon krawatowy daje radę z wiatrem, no i w sumie dawał. Jak tu szedłem, to przechodziłem koło mojego domu i pomyślałem, że wezmę sobie rower. Bo od dwóch dni już mam rower znowu, także fajnie. Może jakiś rower rok się pojawi, ale tego nie jestem w razie w stanie powiedzieć. Jako ostatnie miejsce, skoro jest taki klimat i nie mogę sobie odpuścić, jakieś takie miejsce, powiedzmy opuszczone, coś w tym stylu. No i wybrałem w tym wypadku starą rampę bojową, na której, jak wiecie, czasami sobie siadałem, sobie siedziałem, coś tu robiłem. I na przykład tutaj akurat to miejsce, to było tło do filmu, żebym się teraz nie pomylił. Stary vlog 12. Straszydło w płynie, jeśli dobrze pamiętam, coś to takiego było. Ale zwykle to było tak, siedziałem tu na rampie i se, tak se siedziałem i tyle. I akurat mam małego farta, że właśnie pociąg jedzie, więc spróbuję wam to jakoś pokazać. Więc to już wszystko, co chciałem wam pokazać, więc myślę, że na sam koniec odcinka mogę już zdjąć czapkę i maskę na krótką chwilę. Tak więc, to już było na tyle. Dziękuję wam, że byliście, oglądaliście, otrwaliście do końca. Mam nadzieję, że taki film się spodobał, mi się fajnie taki film robiło. Mógłbym jeszcze jakiś taki zrobić, jeśli będziecie chcieli. Jeżeli byście chcieli, to napiszcie w komentarzu, że taki film byście chcieli jeszcze kiedyś zobaczyć. No i tak jak zawsze, widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 18. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!